że tak powiedzieć, to trzeba być chamem. Więc Suski się przedstawił jako pospolity cham, prostak, człowiek. To jest takie odwracanie uwagi od siebie, typowe dla lumpów, dla hołoty. No i to jest poziom, mniej więcej PiS-u. Oni nie potrafią merytorycznej dyskusji prowadzić. Oni nie mają żadnego programu, oni nie potrafią niczego zbudować. 8 lat to było 8 lat okradania i niszczenia Polski. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa. Znów dzisiaj kolejne zamieszanie w Sejmie. Znów PiS pokazał swoją prawdziwą twarz, swoje prawdziwe oblicze. Nie tak dawno temu nasz dzisiejszy gość, profesor Stefan Niesiołowski, próbował nauczyć tego konkretnego PiS-owca kultury. Mowa oczywiście o parlamentarzyście Marku Suskim, który dziś nie w wybrednych słowach nie tylko nie zwrócił uwagi, ale dosłownie zaatakował Michała Kołodziejczaka, rzucając według niego, według PiS-u, niewinną aluzję, że ten powinien, cytuję, won gnoju do gnojownika. Oto język parlamentarny, jaki dziś używają PiS-owcy, a my dziś pytamy naszego gościa, profesora Stefana Niesiołowskiego, no właśnie, o pani profesorze, ocenę tej sytuacji i tych słów, czy tak w ogóle wypada i co z panem Suskim w związku z tym powinno się stać? Z panem Suskim nie musi się specjalnego stać, bo tam kiedyś go pouczyłem, ale tak dosyć łagodnie, bo go nazywałem Calicią, bo tam mu z tego zasunął, zresztą przeszło trochę to, że takie legendy, jako Calicia Suski, bo on tam właśnie że jakaś chodziło oczywiście o Katarzynę Wielką, ale tego nie wiedział, jakaś Calicia, pytali się go w komisji, jak się nazywała. Calicia mówi Wielka. Znaczy tam dowód nieustający. On chodził za takiego błazna. Muszę powiedzieć, że ta wypowiedź chamska o panu pośle Kołodziejczaku, no to takie, no, że Suski jest nie tylko błaznem, takim wesołkiem trochę, nie traktowanym poważnie, tylko no chamem, zwykłym pospolitym chamem i to wszystko. No, to świadczy też o poziomie PiS-u, ale też o ogromnym strachu i nerwowości w tej partii. Oni widzą, że nadchodzi chyba koniec, a w każdym razie rozkład, jakieś osłabienie tej formacji. Nie mogą się pogodzić, że utracili władzę, że Polska już nie jest ich. Kaczyński to nie jest w tej chwili wszechwładny człowiek, który wszystko może, taki dyktatorek Polski, tylko stracili władzę i to rodzi frustrację i takie wypowiedzi. No ale żeby taką wypowiedź, że tak powiedzieć, to trzeba być chamem. Więc Suski się przedstawił jako pospolity cham, prostak, człowiek. A czy myśli pan, że komisja etyki powinna się zająć tymi słowami? No bo w końcu to PiS w maju 2018 roku uchwalił prawo. Ja wiem, to jeżeli pan poseł, ja bym zignorował, jeżeli pan poseł Kołodziejczak się czuje, czy w jego klubie uważają, no komisja etyki nie ma żadnych praktycznych możliwości sankcji, żadnych, no udziela nagany, no jaką wartość ma nagana, żeby miała możliwości finansowej kary, no co prawda oni tyle nakradli PiS-owcy, że mają pieniądze, ale to jeszcze by jakaś była dokuczliwość, jakie ma znaczenie dla pana Suskiego, przecież to nie ma żadnej godności, przecież oni udzielenie nagany przez Parlament Rzeczypospolitej, czy Komisja Etyki jest emanacją parlamentu, czyli no jest oczywiście dla człowieka o jakiejś wrażliwości, jakiejś poczuciu godności, sumieniu, jest karą, ale myślę, że dla pana Suskiego, czy dla znacznej części tych ludzi, tych PiS-owców, to nie ma żadnego znaczenia, ma tylko siła. Ja bym nie reagował na to, po prostu splunąć to wszystko. Panie profesorze, a czy ten patent PiS-u na wywołanie agresji, no pamięta pan 2 dni temu przepychanki, próbę forsowania Sejmu przez skazanych przestępców z PiS, Kamińskiego i Wąsika. Dzisiaj komisja również do spraw wolności zajmuje się i debatuje, gdzie poseł Kaleta próbuje bombardować dosłownie aluzjami w kontekście prywatnych perypetii posłanek Lewicy. Czy ten pomysł na wywołanie awantury PiS-owi może pomóc na przykład w wyborach samorządowych? Ja nie sądzę. Tego oczywiście nikt nie wie, bo to nikt tego do końca nie sprawdza. Dopiero same wybory to sprawdzą. To jest tak, jak była ta ogromna dyskusja, czy lepiej by była opozycja szła do wyborów sama, czy jednak żeby poszła na 3 listach. Okazało się, że te 3 listy przyniosły wielki sukces, ale oczywiście też nie wiadomo, czy jakby szła sama, no to by trzeba wykonywać takie eksperymenty w dziedzinie politologii czy socjologii. Na ogół są niemożliwe.
Ja myślę, że generalnie to są spekulacje, no ale oparte na jakiejś wiedzy, intuicji, czy erudycji, na czymś opartej. W moim przypadku uważam, wydaje mi się na podstawie mojej wiedzy, że nie opłaca to się, że politycznie burdy, awantury się nie opłacają, że PiS, ta ich w tej chwili taktyka jest taka, podpalić Polskę, no bo to paraliżuje też, też rząd, że rząd nie ma czasu reformować państwa, nie ma czasu sądzić pisowców, nie ma czasu odbierać im tego, co ukradnie, tylko będzie musiał gasić pożary. I to może jest ta strategia. Ona z tego punktu widzenia, żeby odwracać uwagę od rozliczenia PiS-u, jest dobra. Natomiast z punktu widzenia zwycięstwa w nadchodzących wyborach, bardzo bliskich już, to jest taktyka moim zdaniem samobójcza. Ona nie przyniesie PiS-owi według mnie sukcesu. No właśnie, pan mówił tutaj o jednej liście, a dzisiaj wiemy, że Lewica, Koalicja Obywatelska i PSL idą osobno. Z kolei Lewica twierdzi, że dzięki temu, że jeżeli uda się im mieć 10%, to w żadnym sejmiku PiS nie będzie miał większości. Czy pan przychyla się do tej hipotezy wyborczej na najbliższy miesiąc, kwiecień? Tego nikt nie wie. Myślę, że to z grubsza tak. No to jest absolutna intuicja pana przewodniczącego Czarzastego. Być może ma rację, no tego nikt nie wie. Opozycja szła w trzech listach do wyboru parlamentarnego i osiągnęła bardzo dobry sukces, bardzo ładny wynik, sukces. Więc ja też myślę, że nic się nie stanie, jak... No nie udało się stworzyć, no możliwa była tylko koalicja Platformy i Lewicy, nie udało się. Myślę, no nic się nie stało. Myślę, że absolutnie jest sytuacja politycznie bardzo dobra i te wybory powinny przynieść sukces, duży sukces demokratycznej Polsce, a klęskę PiS-owi. Natomiast czy 10% dla Lewicy, nie wiem, jak to pan Czarzasty wyliczył. Być może tak, no, ale każdy głos oddany na PiS to jest głos przeciwko Polsce, to jest głos za dalszym demolowaniem Polski i PiS, wpisując się w tę strategię podpalania Polski, no myślę, że nie służy to ich sukcesowi wyborczemu, tak mi się wydaje, tak bym powiedział. Natomiast czy 10% dla Lewicy to oznacza, że wszystkie sejmiki będą już, że władzy PiS nie zdobędzie w żadnym sejmiku? Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć. To jeszcze wrócę, panie profesorze, do tematu Marka Suskiego. Czy może jest tak, że PiS go napuszcza i w ten sposób prowokuje, na przykład nagrywanie różnych filmików na TikToka, Twittera, Facebooka, po to, by później no, odwracać, jak to PiS zwykł, tą narrację, że oto zobaczcie, Kołodziejczak nas atakuje, ale siebie już nie pokażemy. No tak, no możliwe, no żałosne. No tak, no, no grubsze tak. Zgadzam się. Zgubsza to rozłoży tak, iż w jakichś filmikach, memach, jakichś potem składankach to będą pokazywali tam. No to jest typowe, no. Odwracaj ktoś, się podpala las, a potem mówi, że szukasz tego, kto podpala, bo się gasi. Tak, były takie sytuacje, że mordercy i jakieś tam dziewczynki brali udział w poszukiwaniach, czyli angażowali się, czy podpalacze brali udział w gaszeniu. No to jest takie odwracanie uwagi od siebie, typowe dla lumpów, dla hołoty. No i to jest poziom mniej więcej PiS-u. Oni nie potrafią merytorycznej dyskusji prowadzić. Oni nie mają żadnego programu. Oni nie potrafią niczego zbudować. 8 lat to było 8 lat okradania i niszczenia Polski, a w tej chwili to jest podpalanie Polski, żeby utrudnić rozliczenie ich złodziejstwa. To jest cały program. Moim zdaniem powinni być bardzo brutalnie ukarani finansowo, bo te wybory nie były uczciwe. Oni mieli tu, absolutnie nie były równe. PiS korzystał z funduszów korupcyjnych, z tej korupcji politycznej. Powinien być pozbawiony dotacji. Co do delegalizacji, to nie wypowiadam się jeszcze. Moim zdaniem to chyba jednak ryzykowny krok. Natomiast absolutne rozliczenie, powinny być aresztowania na taki Obajtek, że on się chodzi na wolności, Kaczyński. Dlaczego? To są przestępcy. Dla mnie to są nieukarani przestępcy i powinien być bardziej stanowcze działanie prokuratury. Demokracja się musi bronić. 8 lat to było prowadzenie, obalanie, właśnie nie do końca skuteczne, ale obalanie demokracji i teraz demokracja się
powinna bronić w postaci aresztowania najbardziej szkodliwych, najbardziej skorumpowanych, najbardziej aktywnych w niszczeniu demokracji ludzi. To jeszcze, panie profesorze, na koniec pytanie o tych młodych wyborców, bo PiS mówi, że teraz będzie pozyskiwał młodych wyborców. No póki co było spotkanie Beaty Szydło w Krakowie, gdzie w sali wstawiono lustro po to, by, jak mówiła później sama Szydło, wywołać efekt wizualny. Czy to jest dobry patent na przekonanie młodych do wizji Polski, jaką próbuje im wyłożyć PiS? No ja o tym przekonywaniu młodych wyborców, to słyszę cały czas się odwoływali do młodzieży. Były te różne takie żałosne próby, wzięli jakieś asystentki, nie wiem, młode kobiety, jakieś, skąd to nie brali, to już nie wiem, które asystowały, tam machały chorągiewkami na tych spędach pisowskich, to miało służyć temu, żeby pokazać, że młodzież jest po stronie PiS-u, no ale nieubłagane są dane socjologiczne, no dane z instytutów badań opinii publicznej. Na PiS głosują ludzie najmniej wykształceni, najstarsi, często związani, czy jakiś tam związany, ufający tym zakłamanym biskupom, hierarchom, tej całej szajce, która udaje, że stosuje naukę Ewangelii, a to są faryzeusze. To są ludzie na ogół, w większości właśnie bardzo już w podeszłym wieku i na tych spędach pisowskich to widać. Także nie wydaje mi się, że to są bardzo agresywni, zdumiewająco agresywne. Staruszki czy starzy ludzie potrafią być absolutnie o tym Tusku, agencie, SS-manie, hitlerowcu i tak dalej. Często to szukać w ustach starych ludzi, to zdumiewające, że wiek w niektórych przypadkach nie działa na pewne złagodzenie takiego na tej ekspresji. No, natomiast nie widzę, przynajmniej w najmniejszym stopniu, nie widzę jakiegoś zwracania się młodzieży w kierunku PiS-u. No, ostatnie wybory pokazały coś dokładnie odwrotnego, a przecież PiS nie stosuje żadnej nowej strategii. To jest strategia ta sama. PiS to niemiecki agent, Polska traci niepodległość, Polską rządzą przestępcy, agenci Niemiec, hitlerowcy i tak dalej. No więc to myślę, nie przewiduję, żeby nastąpiło jakieś zwrócenie się młodzieży w kierunku PiS-u. Na razie nic z tego nie zapowiada. To jeszcze pytanie ogólne, panie profesorze, na koniec. Pan dużo z PiS-em miał wspólnego, pod tym kątem, że pan dużo ich oceniał razy z mównicy i apelował do ich rozsądku, no chyba nie posłuchali. Czy tego typu zagrywki, jak dzisiaj Marka Suskiego, one były w PiS-ie na porządku dziennym, czy to jest coś, co pana w ogóle zaskoczyło i po tylu latach pan się tego nie spodziewał? To jest cały czas, no zawsze, no to nic nowego nie ma. No przecież Kaczyński mówił Kaczyński o tym, że drugi sąd, że zdrajcy, targowica, mordercy, no przecież otwarcie nazywał, no mnie, czy Tuska, no ludzi, którzy generalnie obóz Platformy to są zdrajcy, to są mordercy, smoleńscy, a ludzie Putina wspólnie zamordowali genialnego, wspaniałego Lecha Kaczyńskiego, nic nowego, no może Suski, no bo na ogół mówię, był błaznem, a stał się chamem. Ale to są drobne, kosmetyczne różnice. Nic nowego nie ma. Jeżeli coś nowego, to zaostrzenie tego przekazu. Mówienie o tym na przykład, że Kaczyński niedawno, że będziecie, jesteście zdolni do morderstw politycznych czy coś takiego, ale on już też używał tego języka, no mówił mordercy spod Smoleńska wspólnie z Putinem, cud zamordował, jest w tych pisowskich szmatławcach, których już nikt teraz nie będzie finansował, już chyba zdechnął, no to tam były takie rysunki, ja widziałem sam, ja byłem w mundurze bolszewika NKWD-zisty rysowany, a Tusk w mundurze NKWD-zisty strzelał w głowę na okładzie Lechowi Kaczyńskiemu w Katyniu, a Lech Kaczyński w mundurze oczywiście polskiego oficera, który nigdy nie był. No więc krótko mówiąc, to nic zasadniczo nowego. Profesor Stefan Niesiołowski, dziś Państwa i naszym gościem. Panie profesorze, pięknie dziękujemy i oczywiście do usłyszenia przy najbliższej okazji. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.